Jutro niepewne, tylko dziś jest Twoje. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś swoje myśli kierujemy w stronę wielkiego Polaka Jana Pawła II. W czasie, kiedy cały świat zmaga się z pandemią, kiedy wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a rzeczywistość, która nas otacza, niesamowicie się zmienia, pozwólmy sobie na chwilę refleksji, poświęcając swoją uwagę postaci naszego rodaka w setną rocznicę jego urodzin. Jest w tym kraju ziemia żyzna znamienita, stąd pochodzi znany Marcin Wadowita, gdzie wśród drzew pięknie śpiewa ptak, a wśród pól zakwita cudny mak. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic fali huczącej, nieopartej o tęczowe pchnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa. I tą światłością po liściach nieosrebrzonych tnie. Więc w tej ciszy ukryty ja, liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną.
jesteś blisko mnie, tęsknię za duchem Twym. Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr, otwieram się i czuję znów, że moja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak sprawia, że nieskończenie dobry święty duch ogarnia mnie. Twoja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazda dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty duch. Jesteś blisko mnie, tęsknię za duchem Twym. Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr, otwieram się i czuję znów, że Twoja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazda dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty duch. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty duch ogarnia mnie. Fragment encykliki Fides et Ratio, której słowa Jan Paweł II przytoczył w 1999 roku w Toruniu podczas pielgrzymki do Ojczyzny. Wiara nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy, pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć pełnię, tak wiara opiera się na rozumie i doskonali go. Wiara i rozum to jakby dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Potrzebna jest dziś praca na rzecz pojednania wiary i rozumu. Wiara pozbawiona oparcia na rozumie skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Analogicznie, gdy rozum
nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu. Odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu. Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mi siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych. Jan Paweł II. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdani samych siebie, a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas Boga. I tak jestem wpisany w Ciebie nadzieją. Poza Tobą istnieć nie mogę. Jeśli własne me ja stawiam ponad śmiercią i wydzieram z gruntu zniszczenia, to dlatego, że wpisany jest w Ciebie. Jak w ciało, które swoją wypełnia moc nad każdym ludzkim ciałem, by zbudować na nowo me ja, podjęte na gruncie mej śmierci, konturem tak bardzo odmiennym, a przecież najwierniejszym, którym ciało mej duszy i dusza ciała zespala się na nowo, by swój byt, dotąd oparty o ziemię, ostatecznie oprzeć o słowo i zapomnieć wszelkiego bólu, jak serce uderzone nagłym wichrem, którego nie udźwignie żaden na ziemi człowiek, a lasy pękają w koronach lub nisko u korzeni. Ten wicher pchnięty Twą dłonią staje się oto milczeniem. Janie Pawle, teraz przyjdź z mocą jak błogosławiony.
słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony, niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. Przekroczyliśmy próg nadziei, oblicze ziemi się zmieniło, bo całe życie nas szukałeś, a słońce prawdy nam świeciło. Ja nie pawlę teraz przyjść z mocą jak błogosławiony, słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony, niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze naszą nadzieją jest i skałą. Wieki trudne czasy miną, Bóg, wiara, honor w nas ostanął. Ja nie pawlę teraz przyjść z mocą jak błogosławiony, słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony, niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. Pamięć zachować i tożsamość, Bogu Rodzica nam pomoże, a być świadkami miłosierdzia. Pomóż nam, pomóż, Święty Boże. Ja nie pawlę teraz przyjść z mocą jak błogosławiony, słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony, niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg.
serca młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą do wyznaczenia dziś mógł. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me Jan Paweł II ukazał swoim życiem wyjątkowy obraz miłości do Boga i bliźniego. Przez cały pontyfikat był bardzo otwarty na drugiego człowieka. Był filozofem, duszpasterzem, artystą i wychowawcą młodzieży, który łączył wszystkie te powołania w przesłanie pełne wiary w drugiego człowieka. Był mocno przekonany o konieczności dialogu i porozumienia ponad kulturowymi i ideologicznymi różnicami. Swoją osobowością pokazał nam, że ludzkie życie może być zwyczajne w swej niezwykłości. Wielki autorytet, wzór charyzmatycznej wiary i mądrości, a jednocześnie tak bliski każdemu z nas. Jego nauczanie odnosi się do każdej strefy ludzkiego życia i staje się dla nas drogowskazem, za którym chcemy podążać. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń. Święty Jan Paweł II. Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas.